Na załączonym obrazku widzimy mapę państw, w których prezydent powiedział do Władimira Putina, żeby nie narobił w majty. A było to tak, nie strasz, nie strasz, bo się... Olaf Scholz na ostatniej konferencji prasowej stwierdził, że niemiecka broń dostarczona Ukrainie miała decydujące znaczenie w ostatnich dniach i sukcesach armii ukraińskiej. Scholzowi chyba chodzi o te niebieskie hełmy budowlane, które zostały dostarczone Ukrainie i kiedyś robiłem o nich film. A być może też miał na myśli maseczki covidowe wysłane na Ukrainę. Nie wiem, co miało większe znaczenie, czy te maseczki, czy hełmy. Tak czy inaczej, Niemcy są dumne, że to one są autorem sukcesów armii ukraińskiej. Policjanci odwiedzili 16-latka z gminy Karczew, u którego znaleźli kilka porcji marihuany, mefedronu oraz ciasteczka. Ciasteczka z marihuaną. Nastolatek wypiekał je wraz z kolegami podczas nieobecności rodziców, a następnie sprzedawał je rówieśnikom. Jak sam stwierdził, lepiej jest jeść ciastka z marihuaną niż ją palić.